Piętnastolatka chce powstrzymać ukochanego. Jest przekonana, że nikt mu nie uwierzy, a syn masochy zrzuci winę za gwałt na niego. To niech mi pan pomoże znaleźć Marcela. Dobrze, skoro już tu jesteś, siadaj. Przygotujemy pracownię. Mogę cię prosić? Ukochany piętnastolatki chce wymierzyć sprawiedliwość za gwałt na jego dziewczynie. Syn macochy nie zamierza się jednak do niczego przyznawać. Jest bardzo pewny siebie, bo wie, że jego matka i ojciec dziewczyny ufają mu bezgranicznie. Niech pani wzywa! On chce mnie w to wszystko wrobić! Spokojnie, synku, przecież wiemy, że to całkiem niedorzeczne. Osobiście zaciągnę cię na komisariat. Tato, zostaw go! Spokojnie, córcia. Ale to nie on! Nadia, nie bądź głupia, nie broń go! Słuchaj, Mateusza! Przestań go wreszcie słuchać, to on mi to zrobił! Co? Nadia, musisz się uspokoić. Jak mam się uspokoić? Mój ojciec kazał mi mieszkać z tym zboczeńcem! Nadia, przestań kłamać, on nie mógł ci tego zrobić! Ale ja nie kłamię! Oni się do mnie dobierał, odkąd tylko się do nas prowadziliście! Nie słuchajcie jej! Ona nie wie, co mówi, on nie musiał zastraszyć! To ty chciałeś zastraszyć mnie, ale ja się tak nie dam! Pan widział, że on u mnie był, prawda? Tak, widziałem. Ale żeby jej pomóc! Nie żyjesz, spokój, gnido. Spokój, spokój, zabierz ich, aż policja przyjedzie. Ej, ale tu ja jestem niewinny! Policja to wyjaśni, chodź, idziemy na badanie. Ale córcia, córcia, to nie może być prawda, przecież Mateusz jest dla ciebie jak brat. Naprawdę wierzysz jemu, a nie mi? Nienawidzę cię! Niech pan tu zostanie.